Tak, zapraszam Was do oglądania, bo jest co oglądać. Było słabo, później dobrze, a na koniec rewelacyjnie. I subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. No to miłego oglądania. Mamy pierwszy dołek, ciekawy, i monetkę. Tutaj leży. Jest to chyba 2 grosze międzywojnie. Tak. Rocznik 2-3 pospolitus. No i zaczynamy. Następny dzień wykopek. Póki czas, trzeba go wykorzystać. No to do następnego. Tym razem 1 grosik międzywojnie. Stan nieciekawy. Jak na razie międzywojnie wyszło. Mamy pierwszą boratynkę. Nawet w niezłym stanie. 1666 leci do kolegi. Obiecałem. Koleżko, nie martw się, wszystko jest ok. Muszę to ogarnąć jakoś i ci wyślę. Wiadomo, o kogo chodzi. Pozdrowionka dla ciebie. No i mamy tutaj w tej grudce widać okrągłość. Zaraz ją tutaj odpieczętujemy. Jest to nie wiem co to jest. Zobaczymy. Wydaje mi się, że to jest sasik. Chyba. Dobra, lecimy dalej, szkoda czasu. Po dłuższej przerwie wyszedł znowu szkaplerzyk. Tym razem cały. Dobrze, idziemy dalej. I mamy wykopany dołek i monetkę. Ja już ją trochę oczyściłem. Ale z tej strony nie mam pojęcia co to jest. A tutaj ...1769. Jest to prawdopodobnie sapik, grosz. Dobra, lecimy dalej.
Tym razem wpada groszek, nawet ładny. O, tu na słoneczku ładny groszek z puszkiem. Pokażę wam, jak to bije. Tu. Wpada 20 groszy PRL-u. Im bliżej zabudowań, tym PRL wychodzi. A rocznik 6-7. O, pozdrawiam swój rocznik. Jest monetka. Pięć groszy w międzywojnie. Fajne. O. Rocznik 2-3 chyba pospolity. Dobra. W polu już do siania przygotowują. Idziemy dalej. Jest następny moniak, boratynka. Gdzie to jest? Tu wyciochłana, a tu stan idealny. Idziemy dalej. Teraz wpada takie coś. Takie szkiełko. Nie wiem, to guzik, ale tu nie ma łóżka. Tak jakby było nabijane. Białe szkiełko, fajne. Mamy monetkę. Taki zajazd. Po prostu. Nie wiem, co to jest. Nie wiem. Razem oto taka klamra. Tym razem taka blaszka 0167. Zobaczcie, tak ładnie wyskoczyło. Mówię, srebro, a to 10 groszy. PRL 68. Pozdrawiamy. No i panowie, bomba. Jest prawdopodobnie sreberko. Patrzcie. Prawdopodobnie. Zaraz to rozkminię. I tak, jest jednak sreberko. Trzy krajcary to są. O, teraz widać. Trzy krajcarki srebrne. Jest! Pokażę wam, jak to biło. W ziemi biło mi na 78-82, a po wyciągnięciu tutaj jest. Patrzcie, co się dzieje. 40, 41. No i fajnie. Mamy następną monetkę. Jedna kopiejka,
tutaj czytelne, z tej strony jednak nie. Który rok, też nie wiadomo. Dobra. I wpada następny muniak. Wilhelm. 1797. Na koniec wykopek. Proszę. Ładny. No i pięknie. I zobaczcie. Przeszłem 5 kroków. Tu wyskoczył Wilhelm. Tu mam wykrywać. I wyskakuje następna moneta. Gdzie to jest? Tutaj. No i zobaczcie. Tu następna monetka. To będzie chyba sreberko. Jeden solid Bormer 1797. Muszę sprawdzić, co to jest. No super. Zaraz sprawdzę i się załączę. No niestety, wyczytałem, że to jest miedziuszka. Szeląg Prusy. Ale i tak cieszy. Trzy monetki. Niecałe 5 metrów. No zarąbiście. A ja miałem się zwijać do domu. Nie wiem, przejdę kawałek jeszcze. Zobaczymy. Tym razem zobaczcie, jaka fajna przypinka. Barwy narodowe. Fajna rzecz. Ta przypineczka była fajna. Super. Teraz spada boratynka. Znaczy zwłoki, ale patrzcie, jak ona jest. Ta głowa gdzieś z boku, gdzie jest to wyszczerbione. Ale to jest boratynka. Dziwna jakaś. Ciekawe. I na koniec wpada prawdopodobnie boratynka. Ja już kończę. Idę do samochodu. Podsumowanie zrobimy. A to pole zostawiam. Dobra. No i moi kochani, nadszedł czas podsumowania. Pokazuję wam najpierw śmieci. Tyle śmieciuchów. A wiecie, po co zbieram śmieci? To później idzie do beczki, a na drugi raz wiecie co, nie będę tego kopał. No i zaczynamy tutaj od monetek. Realita z dzisiejszego dnia. 3 krajcarki. Srebro. Zapik. Grosz Wilhelma. Tu jest szeląg. Kopiejka, 5 groszy, 2 grosze. Tu jest jeden grosik. Tu jakiś zajazd. I boratynki. Raz, 2, 3, 4, 5. 2 razy po 10 groszy. Narodówka jakaś. 2 szkaplerzyki. Aha, tu jeszcze są PRL-e 20 i 10 guzików, raz, 2 groszek, ten jakiś z oczkiem, kalesoniak i taka blaszka. Także wypad zaliczam za udany. Pole jeszcze do przejścia. I hejka, do następnego.